Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z 5. sezonu Minecrafta na modzie nazywam się SafeMod. Dzisiaj rozpoczniemy jeszcze nowszą, jeszcze inną modyfikację niż nasz DartCraft. Pierw oczywiście pozdrawiamy czat, który tutaj jest w liczbie pewnie bardzo małej, jedna czy tam dwie osoby zapewne, ale dobra, nieważne. A, jeszcze coś się tutaj zmieniło. Troszeczkę zbudowałem nasz reaktor fuzyjny, dokładając kolejny centrifuge do produkcji deuteru, bo tego mi najbardziej brakowało. Jak tam widzicie już w oddali, są dwa kolejne rzędy pod tą produkcję, gdyż tego surowca było zawsze najmniej, przez co tritium nam się nie chciał otworzyć. Wiem, że to jeszcze nie jest taka ilość, co wystarczy nam do ciągłej pracy naszego reaktora, ale na pewno już troszeczkę tej cieczy tutaj mamy dostępne. Sami widzicie, już ona tutaj jest osiągalna. Reaktor nam się rozgrzeje za jakiś czas, będzie ok. Tutaj mamy już 2239 wiaderek naszego helium, więc już bardzo fajnie. To jest strasznie olbrzymia energia, naprawdę uwierzcie mi. Wystarczy mi na zasilenie już wszystkiego, co tylko będę potrzebował w grze. Dlatego o to mi właśnie chodziło. Okej, co dzisiaj będzie do zabawy? Dzisiaj zajmiemy się modyfikacją Steve Carts. Tak, modyfikacja używana przeze mnie rzadko, wam powiem, ale wreszcie postanowiłem, że trzeba ją użyć, tak, użyć dosłownie, czyli coś sporego z niej zbudować, ale pierw do tego wszystkiego będziemy potrzebowali wykonać kilka podstawowych urządzeń. Jak tu widzicie, mam już tą modyfikację otwartą z boku, ale potrzebujemy taką cargo management, a najważniejsze to jest cart assembly. Wykonam takie dwie sztuki. W tym układzie, znaczy w tych bloczkach będziemy mogli wykonać nasze pojazdy, więc postawimy sobie je w tych dwóch oto miejscach. Tutaj w środku mamy wszystko do budowy naszego wózka, który tu będzie jeździł i wykonywał jakieś różne czynności. Chcę stworzyć dwa wózki, jeden do kopania, drugi do ścinania drzew, gdy chcę sprawdzić, czy poradzi on sobie z tą farmą drzew dartcraftowych. A to zaraz się przekonamy. Wykonałem oczywiście już wszystkie recepty, te widzicie, są już w autocraftingach, więc już aż takiego wielkiego problemu nie będziemy z tym mieli. Wykonam dwie podstawy z Reforged Metal. On we pozorem jest trudny do wykonania, bo patrzcie, potrzebujemy stabilizer metal, który wykonujemy z takich oto dziwnych receptur. A to wykonujemy też z przepalenia z diamentu, więc wbrew pozorom takie coś jest drogie. A to oczywiście jest zrobione kółko z tego. Więc też wydawałoby się, że to jest takie nic, ale naprawdę to jest troszeczkę zabawy. Dalej, potrzebujemy coś do cięcia, czyli bierzemy sobie cuttera. Mam też autocrafting już pod niego zrobionego. On ma efektywność, wytrzymałość 100%. Ten się nie niszczy, dobra. Więc on może się rozwalić w lesie czy później, on nam zniknie. Troszkę kijowa sprawa, powiem. Durability. Ten jest najlepszy, ale ten, patrzcie co on wymaga od nas. Galgadorian Metal. A to wykonujemy z... No właśnie, Stabilized Metal, to mamy, ale potrzebujemy to. A ja nie mam sfermentowanych oczu pająka, nie znajdę łzy gasta i magma cream, no to bym jeszcze dawał jakoś tam wytworzyć. Potrzebujemy ogólnie wielką farmę pod mopki, ale tym czymś zajmiemy się w kolejnym odcinku, już mam plan, jak to dokładnie powinno wyglądać. Ok, potrzebuję teraz solarki. Mnie interesują solarki te, co są po bokach. Nie wiem, które to są, dlatego też wykonam każdy typ solarek i przetestujemy go po prostu już fizycznie w maszynie. Dobra, wrzućmy... Okej, wykonały się już nasze podstawy? Tak, podstawy się już wykonały. Wrzućmy po jednej podstawie do każdej maszyny. Teraz tak o, przydałoby się jeszcze stworzyć upgrade'y. Nauczyłem kilku upgrade'ów. Mi zależy najbardziej na upgrade'zie... tym odporność efektywności. To jest efektywność. Ten upgrade jest efektywność i ten. Wykonajmy sobie 3 sztuki. Czemu 3 sztuki? Bo tylko i wyłącznie mam 3 książki, te, które są tutaj wymagane. On chce książki z efektywnością 1. Mam tylko 3 księgi, więc więcej i tak się bym nie wykonał. I jeszcze potrzebujemy 2 dwie takie właśnie, skrzyneczki i jeden upgrade do modyfikacji. A ten co nam tutaj robi? Zwiększa ilość paliwa i generuje 4 unity of power per minute. Nie, tego nie potrzebuję. To mi się nie przyda. To zabieramy. Ok, co z tymi upgrade'ami powinniśmy zrobić? Po pierwsze taką efektywność założymy na ten oto tutaj stół. Założymy 3 sztuki. Na ten stół nałożymy modyfikacje i na oba od góry nałożymy skrzynki. W ten sposób tu mamy skrzynkę na input. Tutaj też mamy input moduł. Tam możemy moduły chyba zbierać i jak coś tutaj będziemy modyfikowali w tym przypadku, to tutaj też na górę one będą szły. Więc bardzo fajna sprawa. Dobra, zacznijmy tutaj. Sprzęt jaki będziemy używali, to będzie cięcie drzewa. Kolejno mamy solarki, czyli to są jako nasz engine. Ten engine mi nie pasuje, bo on jak widzicie jest dosyć spory. On tu będzie wychodził po bokach, a ja tutaj bardziej bym zamontował chesta od góry. Więc inny engine. Ten też nie. To są złe solarki. Ja chciałem tą solarkę w takim razie, czyli taka, co wychodzi tylko z bocznych ścian. O, właśnie ta. Jak tutaj sobie ustawimy światło albo cięcie, jak widzicie, tak ona będzie wyglądała podczas swojego chodzenia. Teraz się ona rozkłada i tak będzie pracowała. Dobra, dalej. On będzie jako kopacz, więc on potrzebuje silnik. Wpiszmy sobie engine. Wykonałem sobie jeszcze thermal engine. Nie wiem, czy on w ogóle jest. On jest chyba na lawę, z tego, co mi się kojarzy. Tak, wykonał się. A zobaczmy, jak tutaj wygląda. A i lag mnie złapał. Przepraszam was. Wrzućmy go do środka. Dobra, on się powinien nastawić z przodu, ale go nie widzę za bardzo. Engine... Aha, tank potrzebuje do pracy. Ok, tanki chyba też uczyłem. Czekajcie. Tank, ok. Mamy side tank, czyli po boku będziemy mieli tanki. Po boku nie może być, bo z boku będziemy mieli tutaj torcze, więc to odpada. Może być internal, czyli w środku. Front, top. Ja wybrałbym top, czyli u samej góry będzie zamontowany tank z lawą. Tylko niech on się raz nam wykona w jakimś miarę sensownym czasie. No halo, proszę się tutaj wykonywać. Ok. Przyjdziemy tutaj, czekajcie, mam to. Dobra, czekajcie, wiecie co? Zajmijmy się jednym. Tutaj potrzebujemy jeszcze taką fertilizer, żeby przyspieszać wzrost. Jedna sztuka. Coś z wodą było chyba też potrzebne. Hydrator. To chyba to jeszcze będziemy potrzebowali. Hydrator. Wiecie, w razie czego, jeśli czegoś zapomnę teraz dorzucić do naszej maszyny, to później będę mógł to zrobić. Fertilizer, dobra. To posiadam. Hydrator wymaga tanka. U nas tutaj macie informacje. Więc tak o. Chesta weźmiemy. Chcę topowego mieć w tym przypadku. W przypadku tamtego chciałbym chesta chyba z tyłu. Steve Carts. Internal, front, top, side. Dobra, to weźmiemy mu nie frontowego, tylko chesta internal, czyli w środku. O, nie nauczyłem go, popatrzcie. Co za ząg. Byłem przekonany, że tego też miałem nauczonego, ale dobra. Dobra, tutaj wrzucamy chesta u góry. Jak widzicie, tak wygląda, będzie wyglądał otwarty chest. Więc dobra, tu potrzebujemy jeszcze tanki. Tank. Dobra. Internal wykonamy, czyli te tanki, co są w środku umiejscowione. Coś tutaj jest problem z craftingiem czegoś. Chyba nie ustawiłem jakieś recepty. Tank panel. Dobra. Widocznie nie ustawiłem innej recepturki, dlatego on ma problemy z jej wykraftowaniem. Tak, jego na pewno nie ustawiałem. Zapomniałem całkowicie o tym. Patrzcie się, to wszystko, co tutaj widzicie, od tego miejsca jest tylko i wyłącznie pod tą modyfikację. Naprawdę jest tego od cholerki. Wow, tutaj więcej tego nie powykonywałem. Fuck. Save, czemu ty kurczę się na to nie patrzyłeś za bardzo? Dobra, to na pewno. Jeszcze większe są. Open, ciebie jeszcze potrzebuję. Ok, ustawmy te craftingi. I jak tutaj? Dobra, wykonało się wszystko, więc bardzo fajnie. Tank. Ok, mamy dwa tanki górne i dwa tanki w środku, co mam zamontować. Ten będzie miał tanka od góry. Storage, jak widzicie, tutaj jest ładny tank od góry, będzie widoczny. Ten będzie miał tanka w środku. Jeden tank wystarczy. Tu będzie jakaś wielka, znacząca droga. Da sobie on chyba spokojnie radę. Ok, czy coś jemu będzie jeszcze potrzebne? Jemu do pracy wydaje mi się, że chyba nic nie będzie potrzebne więcej. To co ma, to będzie wszystko. Zaraz go uruchomimy do przeróbki. Pierw dokończmy tego. On potrzebuje jeszcze najważniejszą rzecz, czyli drilla. Wykonałem dwa rodzaje drilli. Ten jest o wiele lepszy, ma większy zasięg. Nie pamiętam ile on ma. Ten ma chyba 3×3, a ten ma chyba 5×5 albo 4×4. Wiem, że jest właśnie duża różnica między nimi. Ale dalej, z tą maszyną będziemy mieli więcej zabawy. Potrzebujemy tak okładzenia torów, gdyż te pojazdy poruszają się po torach. Do tego dochodzą jeszcze pochodnie. Czyli to weźmiemy. Teraz pochodnie. Weźmy sobie, czyli też moduł, który będzie sam kładł pochodnie. Dalej, co tutaj jeszcze potrzebujesz? Potrzebujesz jeszcze wysokościomierza. Więc też muszę ciebie wykonać. Dobra, to będzie odpowiadało, do jakiej głębokości nasz wózek ma zjechać. Tak. I co tu jeszcze było? To, do środka. Ok, jak widzicie, tutaj z boku właśnie już widać, że są pochodnie widoczne. A tutaj... z tymi torami to nie wiem, o co tutaj chodzi. Tego i tak nie widać za bardzo. Żeby to były dziekowe widoczne, no ale dobra, mniejsza z tym. Dobra, jak ten nasz drill jest wykonywany cały czas, widzę. Dobra, więc poczekajmy. Dobra, już wszystko jest. Dodałem też kilka dodatkowych rzeczy. Jest to oczywiście liquid sensor, czyli ten oto add-on, który nam będzie wykrywał wodę. Znaczy to tyle, że jeśli woda będzie wykryta w okolicach, to on nie rozwali tego bloku, tylko spróbuje koło niego przejechać. Czyli nie ruszając tej naszej wody. Czyli żeby się nie wylała ona na tory. Genialna sprawa. Oczywiście chunk loader, chyba nie muszę mówić w jakim celu go tutaj zamontowałem. Dalej mamy Bridge Builder, czyli jeśli będzie urwisko, on sobie wybuduje most z tych surowców, jakie będzie posiadał w sobie. Dobra, co jeszcze w nim brakuje? Oczywiście brakuje nam skrzynek, czyli chestów, ale tych schowanych w środku, których niestety nie nauczyłem go. Tak, uznałem, że nie wiem, chyba, że nie będę ich robił, bo są takie, no wiecie o co chodzi, zbyt OP, czy nie wiem o co tam w mojej główce się zrodziło, jak robiłem te recepturki, no ale nieważne, już to nadrabiamy. Jak widzicie, naprawdę uwierzcie mi, że zrobienie systemu z autocraftingiem jest genialne. I chyba, że zrobiłem dwa razy ten sam budyneczek tutaj teraz. Dobra, jemu trzeba dać jak najwięcej tych, dajemy mu 3 sztuki. Total, koszt 332, a mamy 500. Complete cap 150. Jest wszystko chyba ok. Teraz tak, on do swojej pracy wymaga od nas paliwa. Ten będzie się szybciej wykonywał. On też potrzebuje chunk loader. Będzie się szybciej wykonywał, gdyż ma te upgrade'y na sobie. Ten będzie się tworzył o wiele dłużej, ale to nie zmienia faktu, że czas oczekiwania będzie naprawdę duży. Potrzebujemy teraz tak o blazy, gdyż chcę sprawdzić, czy możemy je spakować i je użyć jako środek do pracy, czyli blazów nie użyjemy. Zaraz zobaczymy. Wiecie, bo trzeba to jakoś teraz rozpalić czymś sensownym. Blazy są sensowne, bo mam ich od cholerki, tak wam powiem. Ale ich nie możemy użyć, więc potrzebujemy zwykły węgiel. Coal. Dobra. Więc ty lądujesz w piecu w takim razie. Jak widzicie, naładował się, poziom paliwa, ile potrzebny jest do craftingu. Dobra, więc tą maszynkę pierwszą puszczamy. Jeśli czegoś zapomnimy, to później będziemy na to zawsze jeszcze zrobić. Teraz tutaj będzie pasek postępu. Jak widzicie, jest on strasznie długi. Mam nadzieję, że tyle czasu nie będzie. Serio, powiem wam. Dobra, i tutaj wrzucamy drugą maszynkę, żeby też nam się już wykonywała. Czy to jest wszystko z tej maszyny? Wydaje mi się, że tak. Solary. Mam nadzieję, że tutaj będzie miał jak się naładować, w razie czego. Chociaż może damy mu jeszcze silnik zastępczy jeden. Basic Coal. Wpiszemy sobie engine. Engine i ten do palenia. Tylko nie wiem, który właśnie ma wejście od tyłu. Jeden z tych umieszcza się właśnie z tyłu, drugi jest z przodu. Zobaczymy teraz, który mogę zamontować. Ten mogę zamontować, on jest z tyłu, jak widzicie. Ten drugi jest z przodu, nie, ten z tyłu. Dobra, więc zamontujmy ten lepszy. Ten ma koszt 15. Więc tutaj lądujesz. Dobra, wszystko jest ok, więc puszczamy craftowanie. I teraz oczywiście poczekamy chwilkę. Albo chwilkę długo, tak. Och, dobra, wreszcie nie pytajcie, ile to się wykonywało. Kurde, 2 godziny prawie. Tak, osoby, co były na czacie, to widziały dokładnie, ile to tak dokładnie mi się craftowało. No ale dobra, mniejsza z tym. Kładziemy teraz nasz wózek tutaj. Na razie wyłączmy go całkowicie, czyli zdispelujmy oba źródła zasilania. Tutaj widzicie właśnie 2 rodzaje zasilania. Będą to solarki oraz engine, czyli tutaj będzie różnego typu paliwo. Czyli tutaj będziemy wrzucali, no właśnie, ciekawe jakie, tak szczerze mówiąc. Chyba możemy tutaj wrzucać normalnie węgiel. Tak, aha, pozdrawiamy czat, bo mówię wam, minęły 2-3 godziny, więc naprawdę przyszły całkowicie nowe osoby teraz, więc też trzeba ich pozdrowić, bo właśnie w tym celu przyszły pewnie. Dobra, force logi, teraz saplingi weźmiemy, wrzucimy do naszej maszynki. Tutaj, one będą skakiwały. Tutaj? Właśnie, gdzie jest sadzenie w takim razie? Woodcutter, on tnie. Tutaj jest poziom zasilania. Tak o, potrzebujemy na pewno bon mila, czyli wpiszmy sobie bon mil. Weźmy sobie jego więcej w takim razie. Jako że on się nam nie chce wykonać, to musimy go stworzyć w sposób manualny. Wrzućmy go pod nasz układ, bo chcę, żeby wszystko, co tutaj było wzięte z naszego układu. Wezmę jeszcze więcej, w takim razie tego, i wrzucimy całość do naszej maszynki. Tutaj. Ustawiłem maszynkę w ten sposób, że z naszego cargo będzie szedł bone mill do miejsca z bone millem oraz saplingi do miejsca z saplingiem. Oraz dodatkowo wszystkie inne, jeśli będzie taka potrzeba. Chociaż wyłączę to. Powrót nie. Tutaj ustawię... Nie wiem co nawet, może być eksplozja. A tutaj ustawiłem, że z naszego wózka, z miejsca na bagaż, czyli na skrzynkę, wszystko będzie szło do naszego cargo. W to miejsce chyba, tak mi się wydaje zresztą. Okej, dobra, więc uruchomimy, zobaczymy czy coś ona zrobi. Nie, nic nie zrobi, nie ma możliwości sadzenia. Teraz nie wiem czy nie ma możliwości sadzenia, bo nie rozumie tych drzew, co mu daliśmy, co jest bardzo prawdopodobne, czy jest tego inne wytłumaczenie. Wrzucimy tutaj 2 drzewka, ja zobaczymy, co się stanie. Tak, nasz wózek wyładował wszystkie force sapling, ale nie załadował tutaj saplingów tych standardowych. Więc poczekamy na jego kolejny powrót. Jak widzicie, właśnie stworzyłem taką ładną trasę mu, gdzie będzie sadził on swoje drzewka. Tylko nie wiem właśnie, czy wszystko mu zamontowałem, co będzie potrzebował. Zaraz zobaczymy. Tutaj dalej nie zapakował tego. Ja mu tutaj wrzucę tego kilka. Tam, ale też on nie reaguje za bardzo. Wiecie, prawdopodobnie się pomyliłem z czymś. Czegoś mu nie zamontowałem. Na przykład do sadzenia drzewa. Spróbujmy dać mu, wpisać tutaj tree, czyli drzewo. Tree exotic, żeby on rozumiał. Ale to jest nieistotne, mi się wydaje. No właśnie, proszę pana. Dlaczego pan nie rozumie, o co mi chodzi? Dobra, weźmy sobie fertilizer i posadzimy to drzewko. Wiecie, sporo się nie bawiłem z tą modyfikacją, dlatego po prostu zapomniałem już całkowicie, jak się ją obsługiwało. Dlatego też mogę mieć tutaj problemy teraz, a zaraz zobaczymy, jak to wyjdzie. Teraz on przyleci kolejny raz i zauważy takie oto drzewko. I teraz powinien na nie zareagować. Zaraz zobaczymy zresztą. Tak, jak widzicie, zaczyna je ścinać. Schował swoje solarki, bo nie ma jakich używać, skoro jest tutaj drzewo i zasłaniało mu słońce. Teraz tak, wszystko zebrał. Saplingi poszły w to miejsce. Aha, to weszło do paliwa, a nie podsadzenie. No właśnie. I temu był problem. Tutaj damy na low priority, czyli jeśli tam będzie coś źle, to on wtedy będzie używał tego rodzaju. Ale teraz czemu on tego saplingów nie chce zamontować? Niech ja się zastanowię, czemu on tutaj ma problemy z tymi saplingami. Aha, kolor mu pewnie nie pasuje, wam powiem. Oba muszą być na kolor niebieski, czyli kolor ten, na który on przyjeżdża. Tak, widzicie, teraz jest ładowanie od razu fertilizera. I teraz tak o, on nie zrozumiał for sapling. W ogóle on ich nie rozumie. Nie wie, co ma z nimi zrobić. Tutaj ich nie mogę wrzucić. Więc prawdopodobnie on ich nie ścina. Ale żeby się upewnić, to ja je posadzę manualnie, gdyż jeśli by się okazało, że może ściąć, jeśli one są już posadzone, to jakoś tam byśmy sobie z tym poradzili. Kwestia, czy on zrozumie, co to są za drzewa. Chyba, że będzie trzeba konfig zmieniać, żeby akurat te drzewa on ścinał. Nie. Dla niego to nie są żadne drzewa. On ich nie zetnie, nie ruszy ich w ogóle. Będzie trzeba też się z konfigami pobawić w takim razie. Bo standardowe drzewka, żeby on tylko ścinał, to szczerze wam powiem, że to jest średni biznes. Ja bym wolał, żeby on tutaj sobie radził spokojnie z każdym rodzajem drzew. Dobra, ale zrobimy teraz to w taki sposób. Zmienimy troszeczkę styl ułożenia tego wszystkiego. Czyli podzielimy to na sektory w ten sposób. Czyli tego, tutaj będzie przechodziło wszystko to, co od niego wyjdzie. Będzie szło na stronę dolną, a dolna strona to jest... Czekajcie, niech ja tutaj zobaczę... A nie, ona jest pusta. Dobra, więc tutaj coś pustego byśmy mieli. Display. Dobra, ustawię na tył w takim razie, czyli na kolor żółty. Bo zobaczymy, może wszystko nam się uda wypuszczać z tej strony. I tutaj jakbym dał 300 z tyłu. Czy coś on by zrozumiał, o co tutaj dokładnie chodzi. Czyli wpisujemy sobie chest, weźmiemy sobie zwykłego, oczywiście na razie nie będziemy kombinowali. Tak, zablokował się chyba nam, bo nie ma prądu. Tak, i po to właśnie zrobiłem drugie źródło zasilania, które będzie obsługiwało właśnie taką sytuację. Czyli do niego w miejsce dla silnika, musimy znaleźć miejsce dla silnika, tak, będziemy wrzucali węgiel. Węgiel będzie tam leciał i będzie zasilał nasz wózek, żeby on mógł sobie tutaj normalnie pracować bez większych problemów. Więc tutaj wrzucimy węgiel. Tak, o, nie tutaj, nie w ten slot. Co ty tutaj układasz? Pości, panie. W ten sposób to miało być ułożone. Okej. No wylatuj. To do silnika leci. A jeden taki stack wrzucę do niego, żeby on mógł sobie tutaj pracować. Jak widzicie, dostał kopa, ale czemu w drugą stronę dostałeś tego kopa? Ej, o co ci chodzi z tym, bo cię nie zrozumiałem. A nie, czekajcie, już jest ok. Odwrócił się po prostu. Po prostu się chłop odwrócił. I temu. Tu jak widzicie, wszystko załadowuje co może tylko. Paliwa nie wziął więcej. Aha, bo zły kolor jest, dobra? Rozumiem, rozumiem. Zły kolor był, ma być ten kolor ustawiony. Czyli z tych wszystkich trzech on może korzystać. A do tego będzie wypakowywał. Więc tutaj ustawiamy chesta. Chest. I dobra, teoretycznie, to co teraz tutaj mamy, powinno nam wystarczyć. Powinno tutaj wrzucać wszystkie itemki, które tylko będą tutaj produkowane przez niego. Zaraz się przekonamy, tak szczerze mówiąc. Tylko trzeba mu wspomóc troszeczkę jego pracę. Czyli posadzimy mu drzewka. Żeby on mógł coś tutaj faktycznie zrobić. On ma niby fertilizer w sobie, czyli ten bone meal, i teoretycznie sam też może sobie on to robić. Jednakże jego czas jest dosyć długi pod tym względem, żeby to wykonać, dlatego też nie będę się na nim opierał za bardzo. Dobra, on tutaj widzicie, zajmuje teren od razu przy torach, dlatego też zrobiłem tutaj odstęp 2 kratek, żeby on mógł sobie tutaj to wszystko pięknie, ładnie rozdysponować w ten sposób, że raz sieje tą stronę, znaczy sieje, wrzuca te sadzonki na jedną stronę, raz na drugą stronę. W ten sposób całość jest obudowane. On tutaj aktualnie chyba zaczyna cięcie. Właśnie nie wiem, jak on tnie, czy ten najbliższy, czyli tylko ten stoi tutaj idealnie obok, czy też rusza te inne. Zaraz zobaczymy zresztą. Tutaj złapał już drzewko. I zaczyna jechać drzewko od samej góry, czyli wszystko wokoło, co tylko zlokalizował. i powinien to mieścić w tym slocie. A zobaczymy, czy tak się stanie. Nie zbiera on liści, to już widać na pierwszy rzut oka. Chunk Loader ustawmy jako aktywny. Nie, czyli tutaj był aktywny Chunk Loader, gdyż on Chunk Loadera domyślnego w sobie nie posiada. Znaczy ten teren chyba nie ma Chunk Loadera. Czyli najbliższy jest tu, tutaj Chunk Loader, tutaj, no powiedzmy, że jakoś tutaj dałby sobie radę. Dobra, tutaj są zebrane przez niego itemki. Teraz czy on rzuci je do tego chesta z tyłu? Oto jest pytanie. To obsłużył, tak, załadował się w pełni, ale się jeszcze przynajmniej nie wypakował. A nie, czekajcie, tutaj... Dobra, już zrozumiałem. Też ten kolor, więc ty zapomnisz, że tutaj w ogóle byłeś postawiony. Z dołu montujemy to rozszerzenie. Tu już wiem, po co to rozszerzenie dokładnie było. Teraz tak ustawiamy, że ze strony top right bierz itemy i przerzucaj na stronę żółtą w tym przypadku. W ten sposób. Czyli on weźmie to, co znajduje się w top right, czyli z tej strony, i wszystko to przerzuci do tej skrzynki. Teraz już wszystko powinno działać poprawnie, więc tylko poczekamy, aż on tutaj do nas wróci i ten mechanizm będziemy mieli przynajmniej na razie załatwiony, bo tak jak mówiłem, będę chciał się chyba w konfigu pobawić troszeczkę, żeby on w pełni nam tutaj działał. No i co? Wrzuciłeś w ten slot. Tu jest połączony, tu jest niejednolity. Wiecie co, zrobimy to w takim razie w ten sposób, że tutaj będziesz miał chesta. Tutaj wypakuję wszystko z chesta. Tutaj będziesz miał wpakowywanie saplingów. Tutaj będą wskakiwały saplingi. I tak tych nie obsłużysz, ale dobra. Jeszcze musimy ten interfejs obsłużyć, żeby dawał mu te właśnie saplingi, te inne itemy. To teraz kwestia, czy chcę. To tutaj przeskoczy, od razu powinien skoczyć w to miejsce, jeśli coś zebrał oczywiście. A że pewnie nic nie zebrał, więc trzeba mu znowu pomóc. Tak, wiem, że dzisiaj jest taki odcinek bardziej, żeby się nauczyć tego. No ale mam nadzieję, że go zrozumiecie. Dobra, w międzyczasie wykonał nam się prawdopodobnie tutaj jeszcze Steve Cart odnośnie kopania. Tak, tutaj go macie. On ma o wiele więcej modułów niż jego poprzednik. I on prawdopodobnie jest zasilany na lawę. Tylko zobaczymy, czy wszystko tutaj działa poprawnie i zamontujemy tego, żeby też go już obsłużyć. No, jak tam u ciebie? Ścinasz sobie, widzę. Dobra, ale do niego potrzebowałbym jeszcze jednego przedmiotu. I on chyba był dosyć drogi. Ten. Znaczy drogi, nie drogi. Wymaga tych różnych kolorów. Moduł. Dobra, spróbujmy go teraz zamówić w takim razie. Czyli pójdziemy gdzieś tutaj z boku i zobaczymy, czy mam go nauczonego. Chyba powinienem go mieć. To. A czy on się wykona? Jak się wykona, że są te kolory. Dobra, kolorów nie ma, z tego wynika. Więc będę musiał je zaraz wykombinować. Tylko chcę zobaczyć, czy on dobrze będzie działał, bo naprawdę jest to irytujące, troszeczkę wam powiem. Dobra, teraz uwaga, chwila prawdy. Czy coś tutaj nam się pojawi? Tym nie pojawi się, bo kurde, nie ustawiłem tego. Tak. No i co? Tu. Halo! Tu car, from car. Dobra, zapomniałem całkowicie, że tutaj trzeba jeszcze dać mu jakąś siłę, żeby to wyciągnęła z niego. Zamontowałem tutaj silniki na razie. Później nie wiem, czy to podepnę system Applied Energetic. Chyba to będzie najsensowniejsze wyjście w naszym przypadku. Chociaż tak czy siak aktualnej postaci on nie będzie działał 24H, prawda, na dobę, gdyż skończą mu się sadzonki wreszcie czy później. Skończy mu się paliwo do jeżdżenia. To też mu się skończy przecież. Więc wreszcie czy później on nam tutaj stanie i po prostu nie będzie mógł nic robić. Ale dobra, tutaj nie o to chodzi. Chodziło o pokazanie wam, jak to chodzi. I trzeba go przebudować, żeby jeszcze Force Sapling on obsługiwał. Bo kurczę, padać, coś wreszcie to musi obsługiwać. Dobra, lecimy dalej. Mamy kolejną zabaweczkę, która będzie nam kopała doły. Wykorzystam do tego może tutaj to miejsce, co Stofik zrobił. Może, że się na mnie nie obrazi. Czyli powiedzmy, że tutaj, w tym terenie będzie zabawa się z tą modyfikacją. Kurde, to nie ma zasięgu. Noście wirelessa, a będę potrzebował tutaj jeszcze kilka rzeczy. To ja wiecie co? Zaopatrzę się w niej i do was wrócę. Ok, mamy tutaj wszystko ułożone. Teraz przesuńmy go maksymalnie w bok. Tak, w ten sposób. I teraz tak, podmienimy te traki, co mamy tutaj umiejscowane. Czyli tutaj ustawimy traka, który będzie sygnalizował, że ma zostać obsłużony przez ten mechanizm. I drugi trak, który będzie też sygnalizował, że ma być obsłużony przez inny mechanizm, czyli o naszego liquida. Teraz tak, jakie on ma GUI, bo tego jeszcze nigdy nie korzystałem. Tak, ale teraz, że cargo ma wysyłać do niego, więc w takim razie spróbujmy tutaj podłączyć ciecz, żeby tutaj dochodziła, czyli lawa w tym przypadku naszym. Ok, mamy już doprowadzenie, więc tutaj zrobimy, żeby z dołu zrobię każdą modyfikację, którą tutaj mamy wgraną, ja ją zrobię na odcinku, spokojnie. Przynajmniej większość, tak wam powiem, bo może nie każdą, tutaj troszeczkę przesadziłem. Only send, only receive, czyli tylko przyjmuj i tylko publiczna, tak. I lawa już tutaj ten z dołu dochodzi i powinna nam wchodzić do któregoś z tych, tak, tutaj widzicie, wchodzi. Chciałem zablokować resztę, nie wiem czy się da, na stronę czerwoną, a stronę zieloną trzeba teraz je ustawić, żeby obsługiwały one kolor zielony wszystkie. Ten bok jest dobrze ustawiony? Tego też ustawmy na kolor zielony. Dobra, więc teoretycznie on się powinien teraz już naładować. Teraz zrobimy tutaj troszeczkę do przodu i chyba też musi być tym obsłużony. Stawiamy kolejny blok. Ten blok będzie nam mówił, co ma on zrobić po przejechaniu z jednej strony na drugą. Czyli tak o, na pewno ma włączyć... Aha, teraz jak ma być? 1:1, czyli tak o, jeśli przejeżdża na kolor pomarańczowy, to ma drill być włączony, a w drugą stronę ma być wyłączony. Teraz shielda my nie posiadamy. Chunk loader zawsze niech będzie włączony. I reszta chyba też. Niech zostanie tak jak jest. Czyli jest nieobsługiwana. Dobra. I teraz tak o. Już teoretycznie ten nasz mechanizm będzie mógł tutaj działać. Ustawmy tylko jeszcze mu głębokość, na jak on ma kopać. Te kolory, które widzicie teraz z boku, odpowiadają za itemy, jakie może znaleźć. Tutaj mamy już tin, jak widzicie. Złoto się nam pokazuje, emeraldy, lapis. A nas interesuje tutaj w tym przypadku diamenty. Czyli na poziomie 10. Mamy diamenty, emeraldy, redstone, gold, chyba iron albo tin, iron chyba bardziej, bo to chyba są podstawowe takie itemki. Dobra, tu mamy chesty nasze. Tutaj jeszcze ustawmy tego, czyli jego ustawiamy też wszystko na kolor, na stronę zieloną, żebyśmy nie popełnili tego błędu co ostatnio, czyli kolor zielony. I tak, masz napełniać nam po pierwsze, co tutaj możesz nam napełniać? Niech się zastanowię chwileczkę, czekajcie, zaraz tutaj coś zlokalizuję. O, pod bridge elementy. Elementami pod bridge będą, no właśnie. Chyba zwykłe jakieś bloki postawimy, będzie chyba najprościej. Tylko potrzebuję żarło, którego też nie mam. Fakt, czemu ja nawet jedzenia nie mam u siebie. Tego nie rozumiem naprawdę. Oczywiście standardowo karotki sobie bierzemy. Najlepsze jedzenie. Będziemy cali czerwoni wtedy. Tak, czerwone ludki będą z nas. Dobra, nie wiem ile już ten odcinek nagrywam, ale mam nadzieję, że jakoś go wytrzymacie. Tak, więc chciałem stołu na jakiegoś. Tylko teraz jakiego? Cobblestone? Wolałbym tylko bridge'owego, ale dobra. Zobaczymy, czy kobel tam wejdzie. Bo jakby wyszedł tam kobel, tutaj tą moją różdżkę używam cały czas, bo jest bardzo fajna. Jest po prostu genialna pod tym względem. Wejdzie? Tutaj nie wejdzie. Więc musi on być przerobiony. W takim razie, no cóż, na to możemy poradzić. Trzeba załatwić sobie bridge'e. A bridge'e nie mamy, ale możemy je craftić. Więc wykonajmy sobie tutaj większą ilość. One nam się powoli będą wykonywały, bo pamiętajmy, że żeby je wykonać, musimy przepalić cobblestone'a, a ta operacja ogólnie przepalenia troszeczkę nam się tutaj będzie dłużyła. No musimy ustalić odwrotnie. Tutaj ma być wypakowanie. No będziemy mieli problem jak ostatnio. W tą stronę. Tutaj w ten sposób ustawiamy i tutaj możemy wrzucać już do... tutaj będą wrzucane tory. Tu będą tory. Tutaj, jak tutaj mamy engine, pochodnie tutaj będą, a tutaj będą bridge'e. I chyba wszystkie miejsca będą obsłużone, tak mi się wydaje. Skuknijmy tylko jeszcze, czy na pewno są wszystkie miejsca, czyli to, to i to. To wszystko. Tutaj teraz nie możemy nic ustawić, więc mam nadzieję, że to ogólnie napełni całość. Ustawmy Ciebie na maksa, nie na jakieś określone ilości, bo to nie ma sensu. Ok, max, 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 wszystko na jedną stronę będzie szło, dobra. Ok, więc to byśmy mieli. Wypakowanie zrobimy za chwilę. Tutaj dajmy elementy pod bridge'e i spróbujmy go uruchomić. Dajmy mu jeden tank lawy. Wow, stój! Tak, nie ma to jak ustawić go w złym kierunku. Stój, masz w tym miejscu się zatrzymać. Nie wiem, czy on tak ma powinien działać. Tutaj się masz zatrzymać, kiedy się odwróci. Właśnie, tutaj powinna być opcja odwrócenia. Turn back after transfer. Czyli jak skończy swój transfer, ma się odwrócić i pojechać w drugą stronę. Dobra, więc ustawiamy go teraz w tym kierunku. Czemu to się ustawia zawsze w tą stronę? Coś się ustawić. Czekajcie, jeszcze raz spróbuję go ustawić. Teraz staniemy w tą stronę. Ustawisz się do nas? Nie, też się ustawiłeś od dupy w naszym kierunku. Dobra. Więc zrobimy Ciebie w ten sposób. Ustawimy Ciebie tutaj. Powiedzmy gdzieś w tym miejscu. I jedź sobie w tamtym kierunku, jak tak bardzo tego pragniesz. Ok. I teraz tak o. Ustawimy wszystkie itemy, żeby on otrzymał z tego miejsca, a nie żeby po prostu one się ładowały w jakiś dziwny, losowy sposób. Więc tutaj w torcze, tutaj wszystkie materiały pod budowę. Ok. I znowu naładujmy go jedną celką lawy. Chunk Ladder jest uruchomiony, wysokościomierza nie ma ustawionego. Wyłączmy go na chwilę. Muszę ustawić wysokościomierz na 10. kratkę, bo to jest dosyć istotne, wam powiem. Więc wysyłamy go w konkretnym celu, a nie tylko tak, żeby sobie on pojeździł. High priority. Ok. I teraz uwaga, uwaga, czy się on ruszy? No. Halo. 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 Przepchałem cię. Halo. Dobra, podjechał do jednego. Tu się podładował lawą, jak widzicie. Czyli naładuje się lawą w pełni i pojedzie dalej. Bo tutaj jedzie do przodu. I teraz tak o. Co on zrobi w tym miejscu? Durilla ma wyłączonego, bo tamten mechanizm go wyłączył. Więc będzie ok. Teraz on poleci tam do... Ej. Proszę pana. Proszę pana. Miał pan się odwrócić i pojechać dalej. A nie pan tutaj mi niszczy moje rzeczy. Blokada. Nie mam przejazdu. Ej, miałeś się odwrócić. Masz. Turn back. Aha, dobra. Błąd graficzny oczywiście. Tak, postawił mi pochodnie tutaj, bo uznał, że jest za ciemno w tym miejscu. I dobra, jak widzicie, już on jedzie. On ścina 5x5. Wszystko magazynuje w tym miejscu. Jeśli zapełni się na maksa, to wtedy wróci, odda itemy i poleci dalej. I zrobimy tutaj podobny mechanizm jak przedtem. Ale w tym przypadku użyjemy już do tego Tesseracta, nosi item Tesseract, czyli żeby wyrzucił te itemy już do naszego układu, z prostego powodu, po co ma tutaj to magazynować w skrzynkach i to leci od razu do nas, ma on chunk loader, zobaczymy zresztą jak długo on będzie mógł tutaj działać. Oczywiście jak mu się nie skończą wszystkie itemy, czyli w tym przypadku to będą rury, będą to tory i tory, bridge'e, torcze, tego typu itemy, aż mu się nie skończą. Torcz. Wow, nie ma autocraftingu pod torcze, no to jest dopiero ciekawe. Sticky, co ustawimy, węgiel, drzewno, oczywiście, żeby tamtego nie marnować. Powiedzmy tyle. To odłożymy te itemy. żeby tutaj one nam nie śmieciły. To również odłożę. I weźmiemy więcej traków, żeby mógł sobie tutaj chwilkę jeszcze działać. Powiedzmy 4 staki. Nam powinny wystarczyć na jakiś czas. To mamy. Teraz potrzebujemy wykonać jeszcze ten item, czyli Extract Distributor. Jedną sztukę tak potrzebujemy. Teraz trzymamy pod to itemy. Tak, to jest właśnie najlepsze zawsze pytanie. Tak, musimy je przerobić tylko, więc nie jest źle. Tylko, że nie wiem, czy one nie będą się blokowały razem z wykonywaniem tych bridge'ów. Chyba będą się blokowały. Tak, już jest wykonany. Ok. Traki też zabierzmy. Teraz tesseracty. Tesseracty mamy tylko te standardowe. Nie dziwię się zresztą temu. Ale potrzebujemy tego item. Jak widzicie, bez problemu możemy go wykonać. Teraz do tego wszystkiego potrzebujemy silniki, bo wszystkie chyba silniki odłożyłem tutaj. Pochodnie mamy, rurki pewnie też przy sobie też mamy. A jednak nie, też je odłożyłem. Popatrzcie, dobrze, że kuknąłem jeszcze na wszelki wypadek. Wszystkie wooden pipe'y odłożyłem. Nie wiem po co, ale to pewnie przez sekundę to zrobiłem. Oczywiście moja różka i super prędkość, żeby tutaj dolecieć naszego miejsca pracy. Jak tu widzicie, on sobie tutaj bardzo fajnie już radzi. Schodzi na swoją głębokość, więc no, o to nam właśnie chodziło. Ok, tutaj pod spodem ustawiamy tak jak poprzednio. Ekstraktor. External Distributor. Ustawiamy go na miejsce top right i na stronę czerwoną, czyli tu jest strona czerwona wyjścia i top right to jest ten slot. Teraz ustawiamy tak jak poprzednio dwa silniki do wypompowywania, czyli tutaj to dwa silniki, wziąłem tylko jeden oczywiście, po co mi dwa? Tak, czyli jeden silnik uruchomiony. Ok. I tutaj będzie Tesseract do teleportacji na magazyn. Tylko i wyłącznie wysyłaj. Nie oddziaływuj na nic. Ok. I ten oto mechanizm już nam zapewni, że wszystkie itemy, które tutaj tylko wylądują, od razu przelecą prosto do naszego magazynu. Tylko, że żeby go przyspieszyć, ja jeszcze wezmę dwa silniki ekstra. I łącznie zamontujemy tam trzy silniki, które oczywiście będą działały w zależności od ich naładowania. Więc tutaj się nie dziwmy, że super ekstra wydajne one może nie będą na start, ale po jakimś czasie na pewno będą sobie dawały radę. Dobra, tutaj będzie silnik, więc tutaj kolejna pochodnia. I tak o, tutaj montujemy silnik. I tutaj montujemy silnik. Dobra, trzy silniki powinny nam spokojnie wystarczyć. To pochodnie możemy rozwalić. Tutaj zabudowałbym dirtem jednak. Tutaj dirt w tych miejscach cobblestone, którego oczywiście nie posiadam. Dobra, kuknijmy jak tam idzie naszemu górnikowi, jak sobie tutaj on radzi. Lawa powinna być bardziej wydajna, tak mi się wydaje, że powinna mu na dłużej wystarczyć. Zobaczymy zresztą jak mu to się uda. Mogę mu dać jeszcze jedno źródło energii, czyli silnik normalny. Tutaj z tyłu byłby on wtedy zamontowany. Miałby zawsze w razie czego kolejne źródło zasilania, że po prostu nie zniszczy się on nam podczas pracy. Jedynym minusem takiego oto żółwia, czy nie wiem jak go tam nazwać, jest to, że... Zmniejszę mu troszeczkę tutaj oświetlenie. To, że nie ma fortunki. Tak, i nie wiem, czy wezmę na dół fortunkę, tutaj zamontować jakąś. Tu jest niby jakiś slot. Może tutaj drill wchodzi i wtedy można mu fortunę strzelić. To kurde byłoby ekstra. Szczerze mówiąc. Ja to sobie doczytam, w razie czego dowiem się na kolejny odcinek. Dobra, wiecie co? W ten sposób dobiliśmy do 40 którejś tam minuty. Masakra jakaś po prostu. Dlatego w tym miejscu skończymy już ten odcinek. Więc dziękuję wam za obejrzenie tego odcinka. Komentujcie, subskrybujcie, dawajcie do ulubionych, polećcie znajomym, łapki w górę i do zobaczenia już w kolejnym odcinku z kolejną modyfikacją, którą będziemy się bawili. Jeśli chcecie zaproponować jakąś modyfikację, napiszcie to pod tym filmikiem i oczywiście nie zapomnijcie o łapkach, bo jest to dla mnie bardzo istotna sprawa. Tu właśnie widzicie teraz przykład stawiania bridge'i, czyli mostu, żeby on mógł sobie zejść na swoją głębokość. To do zobaczenia wszystkim. Pa, pa!